Szanowni Państwo, droga Bejkerowska publiczności. Niech mi będzie wolno najgoręcej, jak tylko potrafię, przywitać Państwa w tym pięknym miejscu, zawsze gościnnym dla muzyki i dla muzyków. Szczególnie gorące to pytanie, ponieważ spotykamy się ponad spodziewanie w długim czasie, w świecie, który być może już nigdy nie będzie taki sam jak dawniej. W momencie, w którym ciągle jeszcze przed nami wiele niewiadomych, ale myślę, że jestem wyrazicielką nas wszystkich, stwierdzając, że jest to koncert szczególnie utęskniony. Dzisiejsi goście nasi, wspaniała Polska Filharmonia Kameralna Sopot, jest tym zespołem, który przez bejkerowian, przez melomanów tego miasta jest, można śmiało powiedzieć, szczególnie oczekiwany i szczególnie umiłowany. Drodzy Państwo, myślę, że zarówno my, melomani, miłośnicy muzyki, jak i muzycy, równie tęsknie oczekiwali tego momentu, kiedy będą mogli wreszcie muzyką się nacieszyć. Kiedy będą mogli się nacieszyć kontaktem wzajemnym, przekazywaniem energii, odbieraniem emocji. Kiedy wróci to, co niespodziewanie zostało nam odebrane. Zatem, drodzy Państwo, cieszmy się. Cieszmy się i radujmy, że możemy dzisiaj być świadkami tego wydarzenia, które jest zwieńczeniem projektu, który miał się odbyć w roku minionym. Miał być akcentem związanym z rocznicami śmierci i urodzin wielkiego wymianego kompozytora Jana Sebastiana Bacha. Miał też być podziękowaniem i jest podziękowaniem wyrazem wdzięczności za beatyfikację sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Tak jak już powiedziałam, naszym dzisiejszym gościem będzie, jest Polska Filharmonia Kameralna Sopot, zespół, który tak się składa w tym roku, który nadejdzie, bo w 2022 będzie obchodził swój jubileusz 40-lecia istnienia. Jak łatwo policzyć, w roku 1982 z inicjatywy swojego założyciela, pana profesora Wojciecha Rajskiego, powstała wówczas orkiestra smyczkowa. Następnie zespół rozrastał się, będąc od początku swoich występów uwielbiony przez melomanów na całym świecie. Od roku 1984 zmienił nazwę na Polska Filharmonia Kameralna Sopot. Miał i ma w swoim dorobku występy w największych salach.